Dzień dobry, dzisiaj zapowiadany we wczorajszym materiale, jeśli jeszcze nie widzieliście, to rzućcie okiem temat, czyli porównanie silników w rowerach z wspomaganiem elektrycznym tak tzw. midów i hubów. Mid, czyli mid drive chodzi o centralne położenie silnika w okolicach suportu oraz hub, czyli te silniki, które mamy w tylnych piastach. Czy też w przednich, aczkolwiek o tych przednich będzie troszkę mniej, bo to jest taka. A zresztą opowiem wam za chwilę. Więc materiał będzie miał taką konstrukcję, że będę podawał argumenty za, przeciw jednemu i drugiemu. To wszystko w opisie jest wylistowane, a Wy macie cały czas możliwość modyfikowania tej listy z opisu. Po prostu jeśli uznam, że jakkolwiek wartościowy komentarz, będę dodawał na bieżąco do listy. Więc piszcie śmiało komentarze. Ja zaczynam od tego, co według mnie. Z tego co sobie poczytałem, pooglądałem różne materiały, co właśnie wynika, bo trochę praktyki w jeżdżeniu na różnych rowerach, czy to z silnikiem centralnym, czy w piaście tylnej, czy też przedniej mam do rzeczy. To od czego zacznę, to nie będzie ani wada, ani zaleta. Po prostu silniki w piastach tylnych są popularniejsze. Ta popularność wynika z pierwszej zalety silnika w tylnej piaście, otóż ceny będą to najczęściej Tańsza konstrukcja od silników centralnych. Druga, według mnie, bardzo ważna zaleta silników w piastach tylnych to oszczędzanie napędu. No to wynika z konstrukcji, no bo przede wszystkim napędy w piastach tylnych odciążają napęd, a nie dociążają go tak jak te jednostki centralne. Te jednostki centralne, żeby napędzić nas na rowerze, no muszą ciągnąć za łańcuch, więc te wszystkie newtonometry. Za którymi często klienci pędzą: 60, 80, 90 i więcej przekładają się później na dużo szybsze zużycie napędu. Rozblokowanie silnika powoduje, że ten napęd potrafi zniknąć. Nie tyle, że on zniknie w sezon, ale kilka napędów znika w sezonie. No niestety dla silników mid jest wadą, a dla silników w tylnych piastach jest niezwykłą zaletą. Bo gdy silnik w tylnej piaście nam pracuje, to dużo mniejsze obciążenie, nawet gdy pedałujemy, bo nie korzystamy z manetki, tylko po prostu pedałujemy i silnik nas wspomaga, to i tak ten napęd jest dużo bardziej odciążony. No bo my nie musimy tak mocno naciskać na pedały, ciągnąć za łańcuch, zużywać całego napędu, gdy właśnie tylna piasta z silnikiem w niej nas wspomaga. No i tutaj silniki w tylnych piastach też oczywiście się dzielą. Można byłoby o tym robić kolejne materiały, bo mamy takie silniki z przekładnią i te bez przekładni. Te z przekładnią będą najpopularniejsze. No one mają trochę wyższy moment obrotowy, więc da się na tym startować od zera w cudzysłowie, i one całkiem przyjemnie wspomagają, ale w szczególności te bezprzekładni będą dużo lepiej sprawdzać się przy utrzymywaniu wys wysokich, wyższych po prostu prędkości. Często też, jeśli są montowane w rowerach typu cargo, to w prędkościach wyższych niż 25 km na godzinę i to wynika z konstrukcji. Te napędy typu MI no, mają. Te zalety, że mają w cudzysłowie skrzynie biegów w postaci naszego napędu i przerzutek ale jednak one mają dużo wyższy moment obrotowy, więcej newtonometrów, więc z tego wynika ich zaleta, dużo lepiej radzą sobie w jeżdżeniu pod górkę i w stromym terenie, więc będzie to dużo częściej widywany silnik w rowerach po prostu górskich, terenowych, no ale na płaskiej, prostej drodze, często asfaltowej, no przewagę będą mieć jednostki w piastach tylnych. Jak sobie powiedzieliśmy już o zaletach mida, czyli większy moment obrotowy, to od razu sobie dołóżmy do tego dużo lepsze odczucie z jazdy. No, bo często będziemy w MIDAch mieć dołożony pomiar mocy, tego jak mocno naciskamy na pedały na korbę, no to przełoży się na dużo przyjemniejsze odczucie z jazdy. Im mocniej naciśniemy, tym więcej energii z siebie dołoży nam silnik, i nie będzie to takie zero-jedynkowe, jak bywa najbardziej jest to odczuwalne oczywiście w tych najtańszych silnikach w tylnych piastach, gdzie naciskamy na pedały, czujnik obrotu z suportu, z korby po prostu poda sygnał, no i ten silnik daje z taką mocą, jaką ustawiliśmy sobie na sterowniku, to już w zależności od tego, co tam mamy. Dochodzi też to nieprzyjemne opóźnienie, gdzie przestajemy pedałować i ten, w zależności tam od modelu, ale jeszcze będzie silnik przez jakiś czas troszkę nam ciągnął. Te odczucia z jazdy, w moim przynajmniej mniemaniu, zdecydowanie są na plus w przypadku silnika MID. Ten MID nie kończy w tym miejscu swoich zalet, bo jeszcze dużo łatwiej całym rowerem się opiekować, serwisować, bo jeśli złapiemy tak prostą i częstą w rowerówce wymagającą serwisu wadę, no zwyczajnie pękniętą dentkę, to w sytuacji, gdy mamy centralny silnik, zdejmujemy koło jak w zwykłym standardowym rowerze. Gdy mamy silnik pijaście, czy to tylnej, czy przedniej, ciężej będzie się to zdejmować. No i tą wadą hubów, a zaletą midów Wiąże się też to, że w rowerach typu mid dużo łatwiej będzie pewne modyfikacje wprowadzać, jeśli chcemy sobie przepleść obręcz, to no zdecydowanie łatwiejsze będzie to w rowerze mid, bo robimy to jak w zwykłym standardowym rowerze. Jeśli mamy silnik w piasie, no to niestety będzie wiele serwisów, które po prostu się nie podejmie przeplatania, wiecie. Będzie to serwisowo bardziej uporczywe. Z drugiej strony mamy tutaj też wadę midów, o których zauważyłem, że bardzo rzadko się mówi. Wiele z nich nie jest między sobą kompatybilnych. Wiele z nich, mało które są między sobą kompatybilne, więc jeśli wybierzemy ramę, pod którą możemy sobie zamontować na przykład silnik jakiś tam bofanga, niełatwą rzeczą jest włożenie tam Bosha, Stepsa, Yamahy. Nie znam się dokładnie tam na kompatybilnościach, ale na mój stan wiedzy niestety jest to. Kosmicznie ciężka sprawa. Widziałem, jak ludzie robią przeróbki, jakąś metaloplastykę, no ale to jest bardzo trudne. No i oczywiście powiedziałem o tym, ale dla tych, którzy nie mają tego świadomości, no, rama jest specjalna, dedykowana dla większości tych midów. Takich wiecie, już zintegrowanych z ramów w, wkręcanych w nie, bo są też takie midy, które się podczepia pod suport i da się to w normalnej ramie zamontować, ale to są takie midy, nieże oszukiwane. No bo one przecież działają tak jak klasyczny mid, ale gdzieś tam spod roweru trochę wystaje ten silnik. Jest to takie połowiczne rozwiązanie, jeśli chodzi o takiego mida, który nie jest dokręcany bezpośrednio, nie ma swojego miejsca w ramie, tylko jest takim zewnętrznym. Mówiłem wcześniej o odczuciach, no i na te odczucia też bardzo duży wpływ będzie miał rozkład masy. No bo gdy będziemy mieć silnik z tyłu, w tylnej piącie, no to niestety ten rozkład będzie daleki od tej centralizacji, która dawałaby najprzyjemniejsze od... Z jazdy. No i mit tutaj jeśli chodzi o rozłożenie, niskie położenie masy, będzie się dużo lep lepiej sprawdzał. No, właściwie nic jeszcze nie powiedziałem o silnikach w piastach przednich. Tam w zasadzie ona niesie za sobą dużo korzyści i wad tego po prostu w tylnych piastach. Takie główna rzecz, która różni ten silnik, no to to, że one się w ogóle nie sprawdzają przy jeżdżeniu pod górkę. Większość masy przecież jak jedziemy pod górkę przekłada się na tylną piastę, w przedniej piascie, jeśli będziemy mieć silnik, to będzie on się dużo bardziej męczył. i Odczucia są dziwne, gdzieś jak bierzemy ostry zakręt to wspomaganie się załączy, to jest tak, dla mnie było nieprzyjemnie, ale zdecydowanie wiąże się to z ceną. To są rowery, które najczęściej będą najtańsze. Więc podsumujmy to. Jest dużo plusów, dużo minusów, wiele takich, o których jeszcze nie wspomniałem. Ale to jest pole popisu dla Was w komentarzach i będziemy rozwijać tą listę. Myślę, że takim największym hasłem to będzie to, że hub po prostu będzie tańszy. Co nie oznacza, że będzie mega tani i nie da się go spotkać w drogich rowerach. Pomyślcie sobie o na przykład takim szwajcarskim strumerze. Oni mają swój silnik, który odzyskuje energię. Gdy zjeżdżamy sobie z górki, możemy ładować akumulator. Tam są zaawansowane silniki, a jednak w tylnej piaście. więc. Tak jak powiedziałem, zależy kto też czego potrzebuje. Strumery jeżdżą szybko, więc tam silnik w tym najpiaście bardziej się sprawdza. MIT będzie po prostu bardziej rowerowy ja bym to tak nazwał. Jeśli chcemy mieć rower, a nie motor Crossa, wiecie o co chodzi, ten taki zaszczyt adrenaliny i coś, co będzie próło 60 na godzinę po prostej, no to MIT będzie dużo lepszym wyborem dla Was, jeśli potrzebujecie czegoś, co będzie. Rowerowe, no to mit tutaj będzie zdecydowanie lepszym wyborem. Tyle z mojej strony na dziś. Dziękuję moim patronom, zachęcam do subskrybowania i nie kończymy. Zapraszam do sekcji komentarzy. Nawet jeśli nie chcecie niczego napisać, to czytajcie. A jeśli chcecie, krótki ekstrakt, podsumowanie, to zapraszam do opisu. I choć mamy już drugi dzień świąt, to nie dopakujcie się na maksa, nie obiedzcie się. Wiem, że pogoda trochę temu nie sprzyja, ale zróbcie chociaż krok na zewnątrz. I już nie suszę Wam głowy. Trzymajcie się. Cześć.